Grzegorz, no wielki mecz. Nie wszyscy wiedzą, że twój występ stał trochę pod znakiem zapytania, bo narzekałeś na kłopoty z szyją, ale widać, no bólem można grać super zawody. No tak, ciężki mecz, to pobiegliśmy, weszliśmy bardzo słabo w ten mecz. Totalnie nie skupieni, totalnie bez koncentracji. Legia to wykorzystała na początku, zdobyła kilka punktów przewagi. No i tak trochę niestety przespaliśmy ten początek, więc możemy sobie pluć brodę. Na szczęście później wróciliśmy do meczu, szczególnie w drugiej połowie. Postawiliśmy lepszą obronę. No i wygraliśmy. No mój występ, no trudno, nie ma wymówek, tyle grałem, nieważne. A Grzegorz, krzyczeliście dość mocno, bo po głosie słychać, że było głośno, też doping był taki jak należy, bo tak, niósł tak, was. Tak. Zdecydowanie kibice nas dzisiaj wspierali masakrycznie, po prostu nie słyszeliśmy czasami własnych myśli, dlatego tak jak słychać mój głos jest trochę wycieńczony, ale to jest dobra oznaka. Więc bardzo się cieszę i dziękuję kibicom. Grzegorz, dobrych nastrojów do Gdyni, później za tydzień w niedzielę 7 Star Lublin. Na razie myślimy o Gdyni tylko i tyle, więc nie mówmy o Lublinie. Dzięki. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na konferencji po meczu Miasto Szkła Legia Warszawa. Wynik meczu 91-78 dla drużyny gospodarzy. Witam na pierwszej części trenera zespołu gości pana Tomasa Sewa. Witam również kapitana drużyny gości Tomasza Andrzejewskiego. Panie trenerze, bardzo proszę o komentarz. Liczymy się, bo krótko, well deserved victory. We had good first half, after that complete collapse. Second half, we collapsed, and I really think that our players have to understand that in order to play in PLK, you have to be at a certain level physically, mentally, and technically for 40 minutes. We're going to work on it if we have a chance to work on it. We're going to work, and we're going to try to get this. We're going to try to get to this level of physical, technical and mental requirement to play PLK 40 minutes. Thank you. Tomasz. Gratulacje na Krosna. Krótko, bo nie ma tu nic więcej do powiedzenia. Pierwsza połowa nie wystarczy, żeby wygrać mecz, a pierwszą połowę zagraliśmy dobrze. Druga w naszym wykonaniu bardzo słaba. I tyle. Mocny trening i przed nami dużo pracy. Skupiamy się na tym. Szczęśliwego nowego roku dla wszystkich. Szanowni Państwo, witam serdecznie na drugiej części konferencji, w której uczestniczy Zespół Gospodarzy, wiceprezydenta pana Kamila Piechowskiego, Krzysztofa Jakubczyka, zawodnika zespołu Miasta Szkła Krosno. Panie trenerze, bardzo proszę. No cóż, mogę powiedzieć, że na pewno jest to dziwny mecz w naszym wykonaniu. Na pewno pierwsza połowa absolutnie nie należała do defensywnych z żadnej strony. Ja myślę jednak, że największą porażką w pierwszej połowie naszą była strata. W pierwszej kwarcie zrobiliśmy 7 strat, gdzie Legia Warszawa z tego troszkę pobiegła, zdobyła tylko łatwych punktów i weszli do gry. I powiedzieliśmy sobie w szatni, że musimy wrócić do gry i przebić Legię, jak się uda. Obrona, tak. I tak mówię, w drugiej połowie naprawdę jestem bardzo zadowolony z obrony. Kilka, można było przełamać Legię troszkę wcześniej w drugiej połowie. Cieszymy się ze zwycięstwa. Legia Warszawa musi się pozbierać. Powodzenia i spokojnej podróży do domu. I cała sytuacja jest przed nami dość prosta. Mamy jeden dzień wolnego. Przyjmujemy 1 stycznia i dojeżdżamy do czarnego meczu. Sesja Gdynia i to jest teraz najważniejsze cel. Dziękuję. Dobry wieczór. Na pewno bardzo dobry mecz ataku w naszym wykonaniu. Świetna skuteczność. Pozwoliła nam zdobyć ponad 90 punktów ze świetnym wynikiem. Zresztą już ostatnie mecze pokazały, że z atakiem nie mamy problemów. Na pewno rzeczą, nad którą musimy bardziej pracować, jest obrona. Pierwsza połowa daliśmy sobie rzucić troszeczkę za dużo punktów. Być może gdzieś ta koncentracja nie była do końca odpowiednia, z jaką weszliśmy w ten mecz. Natomiast druga połowa już niczego nie można zarzucić naszej obrony. W trzeciej kwarcie daliśmy sobie rzucić tylko 12 punktów. Także 33 w całej połowie, jak będziemy tak dalej bronić, no to możemy z optymizmem patrzeć w przyszłość.
Co do naszego jeszcze dzisiaj występu, zagraliśmy naprawdę fajnie zespołowo w ataku, dużo asyst. Mieliśmy dogodne pozycje, stąd ta skuteczność. Bardzo chcieliśmy zakończyć ten rok kalendarzowy, chyba najlepszy jak do tej pory dla Krosna, jeżeli chodzi o koszykówkę, zwycięstwem i to się udało. Dokładnie tak jak trener powiedział, teraz już się skupiamy na meczu kolejnym, bo czeka nas kolejna podróż, tym razem do Gdyni i tam będziemy chcieli pokazać najlepszą koszykówkę, na jaką nas tam się na mecie. Dziękuję. Dziękuję. Czy jakieś pytania?